W tym roku wykonano już i nadal trwają prace przy wielu miejskich drogach. Najczęściej są to kompleksowe przebudowy, w wyniku których kolejne ulice zyskują bezpieczny i nowoczesny wizerunek. Ciągle też trwają prace koncepcyjne nad usprawnieniem ruchu w kolejnych miejscach Bolesławca. Pewną nowością będzie tu montaż aktywnej sygnalizacji świetlnej na jednym z przejść dla pieszych. Tysiąclecia w rejonie skrzyżowania z ulicą Spokojną. Na przejściu pojawią się Czujniki wykrywające pieszych i sygnalizacja ostrzegawcza. Roboty zakończą się 31 października. System pulsujących świateł polega na tym, że wzbudzany jest tylko wtedy, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Dodatkowe światło pulsuje wtedy na pionowym znaku przejścia dla pieszych oraz wzdłuż poziomego oznakowania przejścia. Jest to program pilotażowy. Możliwe, że po okresie pozytywnych testów zdecydujemy się na wdrożenie tego rozwiązania. Takie aktywne sygnalizacje będą więc mogły powstać w innych częściach miasta, a szczególnie tam, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń i niebezpiecznych sytuacji. Miasto zabiega też o utworzenie nowych rąd, które powinny usprawnić ruch. Jedno z nich miałoby powstać na skrzyżowaniu ulic Wrublewskiego i Dolne Młyny. To miejsce jest i niebezpieczne dochodziło tu wielokrotnie do wypadków i uciążliwe w ruchu dla pojazdów wyjeżdżających z dolnych młynów. Drugie rondo miałoby natomiast powstać na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego i Modłowej. Tutaj również jest i niebezpiecznie, i uciążliwie. A dodatkowym argumentem na budowę tu ronda jest to, że w przyszłości na rogu Modłowej i Cieszkowskiego ma być wybudowana nowa komenda policji. Dla pojazdów policyjnych ważne więc będzie możliwie łatwe włączanie się do ruchu. Są też plany kolejnej zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Bohaterów Getta przy budynku sądu rejonowego. Jeśli chodzi o ulicę Grunwalską, też rozmawialiśmy z panem starostą na przyszły rok starostwo planuje zmianę systemu skrzyżowania, czyli ulicą Grunwalską, jeżeli będziemy dojeżdżać do ulicy Tamka, czyli w stronę ulicy Stasica będziemy jechać do, do skrzyżowania. Starostwo chce stworzyć trzeci pas. Znaczy w zasadzie czwarty, bo jeden jest w jedną stronę, i ten dojazd od strony ulicy, od strony młodzieżowego domu kultury, powiedzmy sobie tak, a będzie trzy pasmowy. Zatem każdy z kierunków jazdy, w lewo, na wprost i na prawo, byłby rozdzielony. W tym miejscu tworzą się obecnie zatory, szczególnie w kierunkach na wprost i w prawo. To zaś powoduje, że długa kolejka pojazdów na Grunwaldzkiej tamuje też ruch z ulicy sądowej. Dodatkowy pas powstałby poprzez wejście w część chodnika.